jesteśmy po spotkaniu w Niecieczy. Powiedz mi, czy z tego punktu należy dzisiaj się cieszyć, czy jednak spory niedosyt po tym spotkaniu? Ja jako zawodnik odczuwam niedosyt. No, mieliśmy dobry wynik 2-0 i głupio straciliśmy bramki. No, oczywiście niewybaczalny jest mój błąd, który popełniłem w drugiej połowie, no ale no, mogę tylko przeprosić. No, tyle. No właśnie, dla Ciebie też taki słodko-gorzki dzisiejszy mecz, bo bramka bardzo podobna jak z JKS-em Katowice, ale ten błąd przy bramce na 2-2 troszkę pewnie niweluje ten zachwyt dla Ciebie po dzisiejszym meczu. No zgadzam się, wiadomo, gdzieś radość po strzelonej bramce, ale trzeba pracować i tyle. I mam nadzieję, że więcej takie rzeczy się nie będą przydarzały. Będziemy wyciągać wnioski, ja, drużyna. Bo mieliśmy więcej też sytuacji na zamknięcie meczu, ale no nie wykorzystaliśmy ich. Później błędy indywidualne, straciliśmy jedną, drugą. No i dlatego wywozimy jeden punkt. Sporym pozytywem może być na pewno ta pierwsza połowa, bo Podbeskidzie wyglądało bardzo dobrze. Gdyby nie ta bramka w ostatnich sekundach, to naprawdę takie Podbeskidzie chyba chcielibyśmy oglądać co tydzień. Uważam, że w pierwszej połowie, tak właśnie mówisz, realizowaliśmy wszystkie wnioski, które sobie założyliśmy w danym tygodniu. Ciężko pracowaliśmy na boisku, to było widać, z czego mieliśmy sytuację i strzeliliśmy dwie bramki tak naprawdę. No szkoda właśnie tej strzelonej bramki. Straconej bramki przez przeciwnika, no ale no, nic nie poradzimy teraz. Przed wywiadem powiedziałeś mi, że rywale zamykają ci twoją prawą nogę, więc chodzisz do lewej. Skutki są chyba bardzo wymierne, bo już druga bramka i dla ciebie chyba też o tyle dobrze, że możesz tą lewą nogę co tydzień powiedzmy trenować, bo też widzieliśmy w końcówce jeszcze drugi strzał. No to prawda, no gdzieś też są chłopacy, którzy na treningu mają bardzo dobre lewe nogi, tak Tomasz czy Janot, to już w ogóle, i gdzieś też wiadomo, patrzy się na to i później się trenuje i to przynosi efekty. Tydzień spotkanie z Łęczną, też taki rywal dosyć niewygodny, początek sezonu dobry w ich wykonaniu. Jakieś podobieństwa między tymi zespołami widzisz z Niecieczą, czy raczej jeszcze nie ten etap powiedzmy przygotowań do meczu? Na ten moment nie skupialiśmy się na Łęcznej jeszcze, bo wiadomo, najważniejsze jest to, co jest tu i teraz. Czego możemy się spodziewać? Na pewno to będzie ciężki mecz, bo wiemy, które miejsce zajmuje na ten moment Łęczna. Przyjadą i będą chcieli nam zabrać 3 punkty, a my na to już nie możemy pozwolić. Super, dzięki wielkie.